Tekken 8. Jest to kolejna odsłona prawie 30-letniej serii gier walki. Jego samo istnienie wystarczy, aby zachwycić wielu powracających fanów, w tym mnie. Nie mam wątpliwości, że moja grupa przyjaciół wiernych Tekkenowi rozegra ze sobą setki godzin sparingów na meczach online i lokalnych turniejach. Tekken 8 charakteryzuje się prostą oraz niewysublimowaną historią, w której Kazuya Mishima podkreśla swoją wyższość na świecie i korzystając z mocy demona chce doprowadzić do zapanowania porządku. Siła poszczególnych jednostek ma utworzyć nowy ład, więc syn Heihachiego Mishimy zapowiada turniej Króla Żelaznej Pięści. To właśnie ten turniej wyłoni najsilniejsze kraje. Turniej rozpoczyna się eliminacjami rozgrywanymi w poszczególnych regionach, a następnie dochodzi do wielkiego finału. Jednak Jin Kazama dochodzi do wniosku, że należy powstrzymać ojca, więc rozpoczyna z nim walkę, a nawet bierze udział w turnieju zorganizowanym przez niego. To właśnie Jin Kazama jest głównym bohaterem opowieści i przez większą część gry mamy okazję nim sterować. Jin jest jakby zablokowany i nie wierzy w swoją siłę. Tym samym główny bohater Tekkena otrzymuje wsparcie towarzyszy, którymi również możemy kierować, a tym samym mamy okazję wcielić się w innych wojowników. Jak słyszycie, opowieść nie jest zbyt ambitna, ale jej realizacja przechodzi najśmielsze oczekiwania. Twórcy Tekkena karmią nasze zmysły wieloma świetnie wykonanymi przerywnikami filmowymi, które wyglądają znakomicie i pozwalają genialnie się bawić. Nie przepadam za przerywnikami filmowymi, ale w przypadku Tekkena po prostu chciałem oglądać te animacje, aby jednocześnie chwytać za kontroler i brać udział w kolejnych fenomenalnych pojedynkach. Skłamałbym, gdybym powiedział, że wszystkie elementy przygody trzymają najwyższy poziom, gdyż tak nie jest i musicie być gotowi na to, że w trakcie historii natraficie przynajmniej na kilka abstrakcyjnych, wręcz absurdalnych sytuacji. Jednak wydaje mi się, że nie powinniśmy oczekiwać pełnego realizmu w grze, w której postaci zamieniają się w demony, a losy świata uzależnione są od turnieju walk. Jedną z takich sytuacji oraz zarazem ciekawostką jest fakt, że twórcy Tekkena postawili na wielokulturowość obsady, gdzie przykładowo wojownicy z Japonii, Ameryki, Francji oraz Niemiec rozmawiają ze sobą w swoich ojczystych językach i wszyscy się dobrze rozumieją. Taka sytuacja. Z mojego punktu widzenia gra ma jedną poważną wadę, a mianowicie czas rozgrywki. Fabułę Tekkena można przejść raptem w kilka godzin i choć dla wielu graczy będzie to bardzo intensywny i przyjemny wieczór, to ostatecznie człowiek chciałby po prostu więcej. Z jednej strony czuć tutaj wszystkie dobrze przedstawione ramy opowieści, w samej historii nie brakuje zabawnych momentów i sam finał jest satysfakcjonujący. To jednak po prostu chciałbym więcej. Tekken w nowej wersji posiada drugi tryb gry, czyli single player, który jest równie dobry jak tryb fabularny. Na wstępie, korzystając z kreatora, tworzymy swoją postać, a następnie wyruszamy na wyprawę po salonach gier, gdzie indywidualny nauczyciel prezentuje i uczy nas wszystkich podstawowych systemów walki, a następnie bierzemy udział w starciach wojowników. Pniemy się w rankingach, odwiedzamy kolejne lokacje, rozmawiamy z nowymi graczami, bierzemy udział w turniejach, by cały czas uczyć się nowych technik. Twórcy nie tylko oferują podstawy dotyczące systemu walki, ale pokazują także, jak zbudować dobre kombosy, czy też tłumaczą, na czym polegają juggle. Wiedza przydaje się na sam finał, ponieważ podczas tego starcia mamy okazję wziąć udział w głównym turnieju. Wędrowanie po salonach gier jest na swój sposób spełnieniem fantazji wiernych sympatyków Tekkena, którzy od dziecka marzą, by obijać innych zawodników na lokalnych turniejach i ostatecznie polecieć na Tekken World Tour i zawalczyć z najbardziej znanymi e-sportowcami. To z jednej strony świetne wprowadzenie do uniwersum, a jednocześnie pokazuje taki American Tekken Dream, ponieważ rozpoczynamy swoją karierę jako początkujący fan Tekkena, a kończymy z najważniejszą statuetką. Podczas rozgrywki zdobywamy kolejne suweniry w postaci nowych strojów, możemy udoskonalać swoją postać, rozmawiamy z nowymi graczami
i oczywiście wyzywamy ich na pojedynki, a to wszystko po to, aby budować swoją pozycję w rankingach, czyli podobnie jak w trybie fabularnym. Niestety czas trybu single player kończy się w podobnym czasie jak w trybie fabularnym, czyli na przejście gry potrzebujemy około 5 godzin. Zakończenie głównego wątku nie jest końcem gry, a wręcz przeciwnie, gdyż można go uznać za wstęp do uniwersum. To jednak nie koniec atrakcji dla singlistów, ponieważ Tekken zapewnia także klasyczne epizody postaci. W tym wypadku bierzemy udział w 5 pojedynkach, by ostatecznie zobaczyć mały filmik związany z historią postaci. W wielu przypadkach twórcy uśmiechają się szeroko do fanów, a nawet czerpią garściami z popkultury i bez wątpienia jest to kapitalnie zrealizowany dodatek do 2 głównych wariantów rozgrywki. Szczególnie dla trybu fabularnego, ponieważ w wielu momentach otrzymujemy sporo ciekawostek dotyczących postaci, ich pochodzenia, relacji z innymi bohaterami, czy też na temat przyszłych planów. Deweloperzy pozwalają nam także stworzyć swojego ducha. W tym wypadku walczymy z botem, który uczy się naszego stylu rozgrywki. W Tekkenie pojawiła się nawet opcja sprawdzania swoich umiejętności z botami stworzonymi przez innych graczy. Twórcy bijatyk bardzo dużo czerpią ze swoich poprzednich produkcji i podobnie jest w przypadku Tekkena. Bandai Namco postanowiło znacząco rozbudować system walki i teraz zamiast skakania od lewej do prawej celem znalezienia najlepszego momentu do ataku, mamy okazję uczestniczyć w niezwykle agresywnych starciach tej królewskiej gry. Jeśli graliście już we wcześniejsze wersje gry Tekken, to doskonale wiecie, co potrafi Kazuya Mishima, Paul Phoenix czy też Hwarang. Znane ruchy powracają, świetnie sprawdza się dynamiczne balansowanie postacią, wyczekując jednocześnie na odpowiedni moment do ataku. Budowanie kombosów jest niezbędne w trakcie efektownych starć, a juggle to jeden z najważniejszych elementów pozycji. Twórcy jednak rozbudowali grę o system hit, który nie jest małym dodatkiem. To na jego podstawach teraz rozgrywają się wszystkie starcia. Każdy gracz w czasie jednej rundy ma możliwość aktywowania statusu hit. W czasie działania hit wojownik powinien zadawać jak najwięcej obrażeń oraz otrzymywać ich jak najmniej, gdyż opisany status działa tylko w określonym czasie i znika, gdy nie zadajemy obrażeń bądź je otrzymujemy. Gdy jednak nasza postać jest pod wpływem hit, to każdy cios zadaje większe obrażenia. Mamy możliwość wchodzenia w bardziej śmiercionośne kombinacje, a nawet możemy wykonać chip damage, czyli blokowane ataki wyrządzają małą krzywdę postaci, która jest nastawiona na defensywę. Gdy znajdujemy się blisko wroga i aktywujemy hit, to zadajemy obrażenie, hit burst, które pozwala nam rozpocząć kombinację. W trakcie hit możemy także korzystać z ataku hit smash. Jest to efektowny wizualnie i niszczycielski cios, zapewniający pewną regenerację zdrowia. Gdy oczywiście trafimy, ponieważ w innej sytuacji tracimy ciepło i jesteśmy otwarci na kontrę. Śmiało można powiedzieć, że Tekken dosłownie oparty jest o walkę na systemie hit, gdyż wejść w status możemy raptem za pomocą jednego przycisku, ale także każdy z wojowników ma ataki, które pozwalają mu aktywować hit i jednocześnie rozpocząć następny cios. W tej sytuacji postać biegnie w kierunku wcześniej zaatakowanego przeciwnika. Otwiera to ogromne możliwości na realizację następnych kombinacji, a jednocześnie genialnie wpływa na gameplay. W tej sytuacji klasyczne szachy z Tekkena w jednej sekundzie zamieniają się w bardzo agresywne starcie, ponieważ musimy dynamicznie reagować i do granic możliwości wykorzystywać hit timer. Otwiera to ogromne możliwości na realizację następnych kombinacji, a jednocześnie genialnie wpływa na gameplay. W tej sytuacji klasyczne szachy z Tekkena w jednej sekundzie zamieniają się w bardzo agresywne starcie, ponieważ musimy dynamicznie reagować i do granic możliwości wykorzystywać hit timer. Zmian w systemie walki w grze Tekken jest kilka, ale najbardziej zauważalne jest tornado, które podczas ataku podbija przeciwnika, który następnie spada głową w dół, a my otrzymujemy szansę na dalsze kontynuowanie kombinacji. Wydaje się, że twórcy gry w ten sposób
premiują graczy, którzy posiadają duże umiejętności i potrafią wykorzystywać możliwości bohatera. Jeśli jednak nawet złapiemy się na taką potężną kombinację ciosów, to cały czas mamy szansę odzyskać część HP, wykorzystując wskaźniki regeneracji. W Tekken 8 powraca Rage, a więc gdy zaczynają się problemy, a nasz pasek zdrowia jest już skromny, bohater wchodzi w stan Rage. W tej sytuacji nasze ataki są mocniejsze, a jednocześnie możemy wykorzystać Rage Arts. Teraz jednak specjalny atak wykonujemy przez tę samą kombinację u wszystkich postaci, co w pewien sposób ułatwia wykonanie ciosu i powrót do walki. Rage aktywuje się jednak dopiero w momencie, gdy faktycznie mamy końcówkę HP, więc nie zawsze udaje się wykorzystać wszystkie atuty wściekłości. Deweloperzy zrezygnowali jednak z Rage Drive. Tym samym Tekken zapewnia znane graczom podstawy, które zostały rozbudowane o wpływający na rozgrywkę nowy system. Teraz znacznie częściej możemy liczyć na powrót z nawet najbardziej niekorzystnej sytuacji, ale hit trzeba odpowiednio wykorzystywać. Taktyka walki w najnowszej produkcji Bandai Namco wskoczyła na znacznie wyższy poziom. Tekken otwiera się także na nowych graczy, gdzie wspomniany tryb wyprawa po salonach gier jest świetnym wprowadzeniem do serii, ale jest to tak naprawdę sam początek opcji, z których mogą skorzystać nowi entuzjaści bijatyk. Prezentowana gra to jeszcze jedna pozycja, która oferuje alternatywne, dużo łatwiejsze sterowanie, a tym samym znacznie łatwiej niedoświadczonym osobom stać się graczem tej świetnej pozycji. Jeżeli chodzi o nowości, to jeszcze nie koniec, gdyż twórcy przygotowali bardzo rozbudowany trening, dzięki któremu łatwiej będzie nauczyć się sterowania. Najciekawszą opcją wydaje się wyzwanie kombosów, dzięki któremu możemy uczyć się rozbudowanych ataków. Autorzy zachęcają do coraz to trudniejszych wyzwań, ale jednocześnie po prostu bardzo dobrze uczą, jak grać poszczególną postacią. Spędzając w tym miejscu kilka godzin z łatwością, nauczycie się technik, które później wykorzystacie podczas walki z przeciwnikami online. Kolejnym elementem Tekkena, na który nie mamy prawa narzekać, to tryb online, ponieważ twórcy, podobnie jak konkurencja, dają nam sporo zawartości, a więc poza klasycznymi rankingowymi starciami oraz swobodną rozgrywką, w tytule Japończyków możemy także biegać po sieciowym salonie, gdzie spotykamy innych zawodników. Tekken przeszedł na najnowszą technologię Epic Games i trzeba szczerze powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja, gdyż gra na telewizorze prezentuje się wręcz wyśmienicie. Każdy z bohaterów porusza się niezwykle płynnie, animacje są dopracowane do granic możliwości i w żadnym ze spotkań nie czułem najmniejszych spadków animacji. Nawet pomimo tej dynamiki łatwo dostrzec i docenić masę szczegółów w postaciach, a genialną grafikę docenia się także w fabularnej kampanii, ponieważ Japończycy przygotowali naprawdę całą masę pięknych przerywników filmowych, na które patrzy się z dużą przyjemnością. To pewnie dzięki nim sama opowieść jest tak dobrym doświadczeniem, ponieważ, jak już wspomniałem, tryb można traktować jak pięknie zrealizowany film z dodatkiem w postaci walk. Nie mogę także złego słowa powiedzieć o sferze audio, ponieważ podczas walk nie tylko słyszymy wpadające w ucho utwory, ale wszystkie ataki są podbite przez odpowiednie dźwięki. To kapitalna mieszanka dynamicznej rozgrywki, wizualnych efektów oraz odpowiednich odgłosów. Japończycy nie zapomnieli o nowych postaciach i zaoferowali graczom 4 nowych wojowników, których świetnie wprowadzili do uniwersum. Szczególnie w tym temacie przypadła mi do gustu Reina, która na pewno odegra ogromną rolę w przyszłości uniwersum. Każdy z fighterów posiada unikalny styl. Azucena specjalizuje się w mocnych kopnięciach, ale jest niezwykle mobilna i potrafi zaskoczyć zasięgiem. Victor korzysta z różnorodnego sprzętu i czerpie garściami z ninjutsu, a Reina przypadnie szczególnie do gustu fanom Heihachiego. Tekken 8 wygląda i brzmi wyśmienicie, ale dopiero chwytając kontroler w dłonie możemy poczuć, że Katsuhiro Harada ze swoim zespołem nie zawiódł. System walki nastawiony na agresję sprawdza się znakomicie,
a dwóch graczy na podobnym poziomie ma okazję uczestniczyć w spektaklu, który z jednej strony przypomina szachy, ale z drugiej w pewnym momencie rozpoczyna się widowiskowa akcja.